Was wszystkich na kolejnej lekcji. Tu Klady z kanału No i Już. Dzisiejsze zajęcia będą dotyczyły systemu rzymskiego. Zapraszam Was do oglądania. Zadanie pierwsze, strona 18, podpunkt A. Zapisz podane liczby w systemie dziesiątkowym. Tu mamy 20, a to jest 9. Czyli mamy 29. To jest tylko taki przykład rozpisania, teraz będziemy już pisać normalnie. Tutaj mamy 40 i 4. 44. C to 100, czyli mamy już 122. Zaczynamy od 250. 250. 500. 300, 800, 10, 1 mniej, czyli 100, 10, czyli 900, 50 i 9 i 10, 960, 6. Podpunkt B. Zapisz podane liczby w systemie rzymskim. Czyli lecimy 40. X, L i 5. Teraz 100, 50, to jest 9. Teraz tutaj 1000. A, i to musi być C. M, bo 900. Teraz 40 i 4. Teraz 100. C, bo 100 i D. 500, 40, X, L i 4. Znowu C, D, teraz 60, L, X i 9. M, M i M. Zapisz D. I teraz C, C i C. I teraz to. D, C, C i C. 60 i 6. No i już. Zadanie trzecie, strona 18. Poniżej podano lata budowy trzech dużych kościołów w Polsce. Który z nich jest najstarszy? Budowa którego z nich trwała najdłużej? Zaczynamy od katedry w Gnieźnie. 1342. 1390. 1322, 1364, 1343 do 1500. Drugi. Czyli najstarszym kościołem jest katedra w Krakowie, a najdłużej budującym się Bazylika Mariacka w Gdańsku. No i już. Zadanie piąte, strona 19. Poniżej podano, kiedy się rozpoczęły, kiedy zakończyły pewne wydarzenia historyczne. Zapisz te daty za pomocą cyfr rzymskich. No i podpunkt A i B na początek. Zapisujemy. 1000. M. 300. 30 i 7 do E. C, D, bo 100 i 500, czyli 400, 53, N, C, C, C,
XL, 8 do M, CC, C, 52. Podpunkt C i D. M po 1000 teraz mamy L, XX, jako 70 i 9 do M, C, czyli to już mamy, i 2. Raz tu. M, D, 10 i 9 do M, D, 20 i 2. No i już. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zadania Wam się do czegoś przydadzą. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!